dzień dobry. Dzisiaj gość OX.pl, pani gość Janina Żagań, wicestarosta powiatu cieszyńskiego. Zgadza się? Tak, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Najpierw o Skoczów zapytam, bo była pani przecież burmistrzem Skoczowa i to przez dwie kadencje. Zgadza się? Tak, to prawda. Jak wspomina pani tamten czas, tamtą pracę? Wspominam to jako czas ogromnie wytężonej pracy. Zupełnie było to coś nowego dla mnie. Przede wszystkim starałam się o środki unijne. Tak to było, że Skoczów był trochę w tyle. Nie było nawet biura, które zajmowałoby się tymi sprawami i to wszystko trzeba było zorganizować, a potem starać się o pieniądze. Pieniądze na co poszły? Przede wszystkim infrastruktura, która w tej chwili służy kulturze. Czyli to powstał integrator na starym obiekcie, który od kilkunastu lat był zaniedbany, na dachu rosły drzewka i nadawał się praktycznie do rozbiórka, ale że był w strefie zabytkowej, więc nie było to takie proste, bo pewnie by go poprzednicy już zlikwidowali dawno. Natomiast powstał piękny integrator, który łączy starą część miasta z nową, z nowym osiedlem, jest mniej więcej w połowie. Integruje nie tylko mieszkańców poszczególnych części miasta, ale również młodych, również seniorów. Integruje całą działalność poza trzeciego sektora, ponieważ parter został udostępniony i przyziemie, jest tam też biblioteka, spełnia swoją rolę doskonale. Drugą taką sprawą był skatepark. Skatepark, który powstał i do tej pory cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodzieży. Szkoda, że nie jest rozbudowywany dalej, bo takie mieliśmy plany. Trzecią sprawą, która właśnie z unijnych pieniędzy została zrobiona, to kino. To Skoczowskie Kino, które wówczas było najdłużej działającym kinem w Polsce. I to jest prawda, i tak było. I nie było tam ani hurtowni, ani przez chwilę jakiejś innej działalności. Tam cały czas było kino. I to kino zostało wyremontowane. Co więcej, powróciliśmy do tradycyjnej nazwy Teatr Elektryczny, ponieważ przed wojną tak się to nazywało, to Skoczowskie Kino. Potem to po wojnie nazywało się Podhale, ale to był krótki czas w historii stuletniej kina. No i kino jest piękne, skoczowskie. I służy, cieszy się wielką popularnością. Są wyświetlane filmy, także warto przyjść do Skoczowskiego Kina i to mnie ogromnie cieszy. Został też utworzony park wokół, przy osiedlu Górny Bór, wokół tych stawów rybnych wówczas. Zresztą dalej są rybne, ale już to nie wygląda tak jak wcześniej. I został utworzony tam piękny park, podświetlony, miejsce spaceru, różnych imprez plenerowych. Bardzo fajne miejsce. Obecnie została zrealizowana druga część, z czego się ogromnie cieszę, bo po prostu jest kontynuacja. I co jeszcze mogłabym dodać? Aha, co tak sobie przypisuję? To jest remont ratusza. Remont Skoczowskiego Ratusza, zabytkowego obiektu, który, o dziwo, został wyremontowany z pieniędzy tak zwanych ryb. PO Ryby i Ratusz Skoczowski. Z tych pieniędzy został wyremontowany, a to jest temat na dłuższe opowiadanie, nie będę zanudzać. Uważam, że to, co robiliśmy wówczas, czyli wszystkie siły szły na pozyskanie środków i całe starania dużego zespołu ludzi też były o to, żeby skanalizować do końca gminę Skoczów, żeby może nie skanalizować tak szybko, ale żeby zrobić projekt na całą gminę, projekt techniczny, ponieważ tych sołectw mamy wiele i gdyby każde sołectwo czy każda część była odrębnie projektowana, wtedy no, nie byłoby efektu, bo te rury mogłyby się nie zejść w pewnym momencie. I to wszystko się udało i z tego jestem dumna i bardzo się cieszę, że moi następcy kontynuują to, co zaczęliśmy z moim zastępcą też. Wtedy, tak. Wówczas. Czyli tak, kiedyś Skoczów, teraz powiat cieszyński. Proszę powiedzieć, jakie sukcesy można przypisać starostwu teraz, do tej pory?
Pani prawda. No sukcesy starostwa to są sukcesy starosty i całego zarządu. To nie jest absolutnie, gdzie w gminie, no raczej burmistrz działa sam i podejmuje decyzje, a musi uzyskać akceptację rady, to tu w starostwie jest troszkę inaczej. Jest zarząd i tak i pomysły, jak i odpowiedzialność rozkładają się na cały zarząd. Ja zajmuję się pomocą społeczną i jak tylko przyszłam tu do starostwa, to od razu widziałam pewne sprawy, które postanowiłam rozwiązać i udało się. Głównie chodziło mi o to, żeby starostwo cieszyńskie było bardziej dostępne osobom niepełnosprawnym. Starostwo mam na myśli urząd. Chodziło o to, żeby osoby niepełnosprawne mogły prawie wszystkie swoje sprawy załatwiać na parterze, żeby nie musiały korzystać z windy, która, no jak to windy, przy takim obciążeniu często się psuje i potem ci ludzie biedni byli albo wnoszeni na górę, albo musiał urzędnik schodzić, co też miało miejsce do tej pory, jeżeli są jakieś sprawy niezwiązane ze sprawami takimi stricte obsługi niepełnosprawnych, to też urzędnicy schodzą na dół, jest na to specjalne miejsce przygotowane. Zrobiliśmy tak, że przynieśliśmy Wydział Komunikacji do przygotowanego obiektu na ulicy Granicznej i tam cały wydział się mieści, a w miejscu, gdzie był Wydział Komunikacji, umieściliśmy wszystkie biura związane z obsługą osób niepełnosprawnych. W tym momencie ci ludzie, którzy przychodzą załatwiać swoje sprawy, nie muszą ani korzystać z windy, ani nikogo prosić. Po prostu przyjeżdżają jak do siebie i załatwiają sprawy na parterze. To uważam za wielki, wielki sukces tego zarządu i tego urzędu. A wyzwania, jakie czekają albo jakie były w starostwie, przed starostwem? Wyzwania. Tych wyzwań jest cała masa. Chcemy doprowadzić do dostępności wszystkie obiekty użyteczności publicznej, tak jak to jest zapisane w prawie. Z tym, że mamy ogromny kłopot, bo większość naszych jednostek mieści się w obiektach zabytkowych. Prawie wszystkie szkoły, drugi budynek starostwa. To jest praktycznie w tej chwili bariera nie do pokonania, ale przyjmujemy taki plan pracy i udostępniania po kolei wszystkich obiektów osobom niepełnosprawnym tak, żeby każdy uczeń z naszego powiatu miał prawo, miał możliwość pójść do szkoły, jaką sobie wymarzył. A ta szkoła będzie w pełni dostępna wtedy, jak każdy będzie mógł do tej szkoły pójść. I ten na wózku, i ten z problemami, jak chodzi o inne dysfunkcje. Także do tego dążymy. Okej, okay, rozumiem. I wydział jeszcze chciałabym tylko dodać, że Wydział Komunikacji, który został przeniesiony na ulicę Graniczną, tam ma się dobrze. Jest w tej chwili rozwiązany problem lokalowy, natomiast jeszcze jest niewielki, jeżeli chodzi o rozwiązanie, ale wielki ze strony klientów. Problem z kolejkami, z różnymi historiami, które tam się dzieją i też chcemy doprowadzić do większej dostępności wydziału komunikacyjnego, żeby kiedyś był taki czas, żeby nastał taki czas, że w Cieszynie, w starostwie, w Wydziale Komunikacji nie ma kolejki, ludzie załatwiają sprawy, że tak powiem, od razu, po przyjściu. No ładnie to brzmi, oby tak było, super. A zapytam jeszcze o szpital pediatryczny, bo ostatnio można było słyszeć taki apel, który pani wystosowała z prośbą. Jak teraz sprawa wygląda? Rzeczywiście apel wystosowałam po tym, jak usłyszałam z ust dyrektora stwierdzenie, że oto trzeba będzie zamknąć oddział pediatryczny, ponieważ nie ma lekarzy, którzy pełniliby dyżury w tym szpitalu. Zdumiało mnie to ogromnie, bo pomyślałam sobie, jak to jest możliwe, że w całym powiecie, gdzie jest tyle POZ-ów, tylu lekarzy, pediatrów w tych POZ-ach, żeby nikt z nich jakoś nie był skłonny podjąć się dyżurowania w naszym szpitalu. No i pomyślałam, tak mnie to bardzo, nie powiem, że wzburzyło, ale zasmuciło wręcz, że jest zagrożony ten oddział. I powiedziałam to, co powiedziałam, że no niedobrze byłoby, gdyby w naszym powiecie, w naszym powiatowym szpitalu zabrakło miejsca dla naszych dzieci. Zaapelowałam do lekarzy, którzy badają
dzieci mają swoich małych pacjentów i co oni zrobią? Potem będą odsyłać do Bielska, do Jastrzębia, do Żywca. Więc lepiej byłoby ten oddział utrzymać w Szpitalu Śląskim. No i ze wszech miar jest to korzystne, tak dla rodziców, jak i dla dzieci. Dla lekarzy też, bo też im łatwiej, takim może lżejszym sumieniem, sercem będą kierować swoich małych pacjentów do cieszyńskiego szpitala. I udało się. Póki co, trochę się udało się, nie ma tam jakiegoś szaleństwa, jak chodzi o zgłaszających się lekarzy, ale dyżury są brane i już oddział funkcjonuje. To dobrze słyszeć, bo okazało się, że jest ta możliwość i się udało. Dobrze, to na chwilę tylko, tak zejdźmy z takich bardzo poważnych spraw, ogólnych w sprawy jednostkowe. Chcę zapytać, co panią wzrusza, panią jako Janinę Żagań? Wzrusza mnie zawsze ludzka krzywda, a szczególnie krzywda dzieci i to w każdej postaci. Począwszy od tych malutkich całkiem przez, zresztą to też związane jest z moją profesją, być może i takim skażeniem zawodowym przez dzieci chore, niepełnosprawne, po dzieci krzywdzone. No wszelka krzywda dzieci dla mnie jest ogromnie bolesna i te wszystkie sprawy związane z dzieckiem, z ludźmi dorosłymi też pokrzywdzonymi, z biedą. Takie rzeczy mnie wzruszają bardzo, natomiast wzruszają mnie też rzeczy piękne. To jest jakby takie odbicie od tych takich negatywnych odbiorów przez wszystko, co piękne. Wszystko, co piękne mnie wzrusza. Piękna muzyka, piękne słowa, poezja niezwykle mnie wzrusza. Wzruszają mnie piękne widoki, te, które Bóg stworzył i te mikro. Tak, a na Śląsku Cieszyńskim nie brakuje pięknych widoków. Nie brakuje i dlatego cieszę się ogromnie, że tu mogę mieszkać, że tu się urodziłam i że tu zakończę życie i też spocznę w tej ziemi. Także to wydaje mi się naprawdę dobre, że tu i teraz jestem. Mhm. A radość? Co pani sprawia radość? Bo rozumiem, że to radość. Chyba tak się łączy wszystko, prawda? Te widoki. Tak. Która... Radość ogromną mi sprawia widok ludzi radosnych, zadowolonych, a szczególnie szczęśliwych dzieci. To jest ogromna radość, jak oczy dziecka błyszczące, pełne zachwytu. To jest coś niesamowitego. Lubię obserwować w ogóle dorosłych i dzieci. Lubię sobie przysiąść gdziekolwiek, czy w kawiarni na zewnątrz, w ogródku, czy na ławeczce, czy na szczycie góry i patrzeć w dół i obserwować ludzi. I zawsze bardzo mi serce raduje, jak widzę szczęśliwe rodziny, zadowolone dzieci i cokolwiek, co mogę widzieć u ludzi zadowolonych, nie tak zadufanych w sobie, ale zadowolonych z tego, co mają, że są, że istnieją, że potrafią docenić to, co mają, docenić, że są zdrowi, że się mają dobrze. Tak, a czasem trudno nam jest docenić to, że mamy te cztery ściany, sufit i co jest. No właśnie, i to mnie irytuje właśnie, jak są ludzie, którzy powinni dziękować za to wszystko, co mają, a mają krzywe buzie i narzekają i są malkontenccy i nigdy niezadowoleni. To mnie denerwuje. Po prostu wydaje mi się, że czasami jesteśmy bardzo niewdzięczni tacy wobec losu, bo wystarczy popatrzeć na ludzi pokrzywdzonych, a oni potrafią być szczęśliwi, a są ludzie, którzy powinni być szczęśliwi, a są wiecznie niezadowoleni i to mnie irytuje. Irytuje mnie bardzo ludzka głupota, nieprawdopodobnie i taka fanatyzm, to tak nazwa. Już nie pójdę w tą głupotę dalej, ale fanatyzm i takie zacietrzewienie to jest po prostu tragiczne w każdej postaci. Tak. Irytuje mnie też bardzo lenistwo. Lenistwo, taka gnuśność, takie nic nie robienie, taka postawa, a mi się nie chce, a to nie warto, a to nie trzeba, a po co, a dlaczego. A to jest i taka byle jakość, prawda? Tak, a byle jakość to wszechobecna obecnie. W tej chwili to się tak rozpleniła byle jakość, że każdy... uważa, że może robić wszystko, czyli robisz wszystko, to znaczy, że nie potrafisz nic. Robisz to byle jak. I to jest też takie bardzo irytujące, no ale
Ale zostawmy, tak, zostawmy te rzeczy. Właśnie, zostawmy te rzeczy, które nas irytują, denerwują. Zapytam na koniec o plany najbliższe albo o marzenia noworoczne albo jeszcze tegoroczne. Ja w tej chwili na tym etapie życia mam takie marzenie codzienne wieczorem, żeby rano obudzić się i czuć wszystkie części swojego ciała, potrafić wstać, ubrać się, postawić się do pionu, doprowadzić do porządku i wyjść do pracy. Spotykać się z ludźmi, spotykać się z rodziną, funkcjonować w tym społeczeństwie jeszcze. Takie mam marzenie, całkiem zwykłe. Potrafić kupić sobie kolejną książkę, przeczytać ją, porozmawiać ze znajomymi na jej temat. To są takie całkiem przyziemne i całkiem takie zwyczajne marzenia. Czasami pójść do kina czy do teatru. W tym wszystkim uczestniczyć. Chcę być marzenia o tym, żeby jak najdłużej być aktywną, ale mam też takie marzenia. Jedno mam takie marzenie ogromne i nie odstępuję od tego, bo uważam, że jak marzenie się zrodzi i powstanie w głowie, w sercu, to ono się musi spełnić. I ja mam marzenie jedno ogromne o powrocie do normalności w tym kraju. O powrocie do normalności, do takiej zwykłej normalności, jakiej tam przedsmak zażyliśmy już. Do tego, żeby ludzie byli bardziej tolerancyjni, a tak zdrowo tolerancyjni, żebyśmy umieli się wzajemnie wysłuchiwać, a nie napadać na siebie, żebyśmy byli wszyscy bardziej mili. I empatyczni, pozwolę sobie dodać. Tak. Empatyczni i wzajemnie się szanowali, bo jakoś tak zauważam, powiem szczerze, mnie to osobiście nie dotyka. Ja nie wiem, ja jakoś tak lawiruję między tymi ludźmi, tym światem, że jakoś osobiście nie mam przykrych doświadczeń, ale obserwuję, słyszę, że te relacje międzyludzkie się coraz to robią takie bardziej ostre, takie nastawione na atak. To jest niedobre. Jesteśmy takim narodem jakimś, już nie mówię o tych naszych wadach narodowych, które się ciągną od pokoleń, ale teraz zrobiliśmy się bardzo napastliwi, ja to widzę i to jest zupełnie niepotrzebne. Za mało my się uśmiechamy, za mało chodzimy po słonecznej stronie ulicy, ja tak to nazywam, za dużo się martwimy i oczekujemy złych jakichś wydarzeń. Myślmy bardziej pozytywnie, miejmy dobre nadzieje i taką przed sobą dobrą wizję świata. Mm-hmm. Bardzo taką mam nadzieję, że jeszcze dożyję tego czasu. Oczywiście, że tak. Tutaj optymizm tylko musi królować. Bardzo dziękuję za spuentowanie tej rozmowy, za te piękne słowa, które są na końcu, są wypowiedziane przez panią. Pani Janina Żagan, wicestarosta powiatu cieszyńskiego, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia i dobrego tygodnia. I wzajemnie. Dziękuję.